Halo, witam wszystkich serdecznie, ale bardzo fajnie, bardzo. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Andrzej pracuje na targowisku instrumentów na swoim nowym komputerze, na którym prawdopodobnie projektuje już nowe kształty do ukulele, które już niebawem, czyli kiedyś, pewnie za 100 lat, pojawią się u nas. Jak wygląda całe stoisko. Cześć Andrzej, opowiedz, co tutaj na tym targowisku się dzieje? Dzieje się bardzo wiele bardzo ciekawych rzeczy. Tutaj mamy gitary. Jak to się nazywa? Gitary, harpy. Jak to będzie to wyglądało? Harmonie, cyje, wstydy. Tam panowie grają na kozach, tudzież na dudach. Nie mylić z kobzami. Kobzy tu dzisiaj nie widziałem. No jest tego naprawdę dużo, są skrzypce, są gęśle, są różnorakie dziwne instrumenty przeznaczone do grania paznokciowego. Ludowizna pełną gębą, można powiedzieć, bębny, bębenki, tamburina i inne pyszności. Oczywiście prym wiodą jak zawsze liry korbowe, nieustannie tutaj one nie mają absolutnie czego się obawiać, jeśli chodzi o pozycję lidera. Tak, fantastyczne miejsce, fantastyczna inicjatywa. Pozdrawiamy Piotra Piszczatowskiego oraz wszystkich współpracowników i wolontariuszy tego wspaniałego przedsięwzięcia, jakim jest festiwal Wszystkie Mazurki Świata oraz jego część, w której jesteśmy udziałem, czyli Targowisko Instrumentów. Cześć, przedstawcie się. Cześć, jesteśmy Pan Instrumenty Lutnicze z Krakowa. Ja nazywam się Monika Sobolewska. A ja Piotr Aleksander Nowak. Czym się zajmujecie? Budujemy instrumenty. Głównie gitarami klasycznymi, w sensie nie do końca klasycznymi, bo jak widać na załączonym obrazku właśnie głównie współczesnymi. Oraz ostatnio... Zaczęliśmy robić nickel harpy. Okej, czy wszystkie części instrumentów budujecie sami? Tak. Zdecydowanie tak. Wszystkie części do instrumentów sami i to jest dość mocny wyróżnik naszej pracowni praktycznie, że jak widać znowu na załączonym obrazku praktycznie wszystkie komponenty tego instrumentu są nasze. Tworzycie progi sami też? Nie, mówię, że wszystkie, mówię, że większość. Nie, to było podchwytliwe pytanie. Dobra, teraz jeszcze jedno pytanie. Ale nie korzystamy z białoruskiej firmy już. My też. O, no, ty. Dobra, jeszcze jedno pytanie. Skąd się wzięliście na targowisku instrumentów? Współpracujemy z targowiskiem od lat. W sensie bywamy na praktycznie każdej edycji i po prostu znamy się dobrze z Piotrem i zawsze przyjeżdżamy przyjaźnić się z innymi twórcami. Zapraszamy do oglądnięcia naszej strony na Facebooku, Pan Instrumenty Lutnicze. Jesteśmy też na Instagramie, mamy stronę internetową paninstrumentyweb.com bodajże. Warsztat mamy w Krakowie, także też zapraszamy do warsztatu. Jest tam dużo miejsca i jest chłodno, bo jesteśmy w piwnicy, więc teraz to jest zaletne. Cześć, Damian Dziaczyński. Jestem tutaj lutnikiem z Pomorza, ze Słupska dokładnie. Robię dawne instrumenty, naprawiam też instrumenty, robię renowacje, tego typu rzeczy, także... Z czym przyjechałem ja? No, trochę tego jest. Przede wszystkim ja robię instrumenty ze wczesnego średniowiecza, gdzieś tam
X, XIII wiek, więc mam gudok, mam giternę z tamtego wieku, mam lutnię, lirę korbową, taką prostą, kręconą, skrzynkową, która też gdzieś tam w tamten okres czasu się mieści. Czy masz swoją pracownię, czy pracujesz w domu? To znaczy, w sumie mam pracownię przy domu, bo tak, w garażu przydomowym, nie? Więc można mnie odwiedzić, to jest Motarzyno, miejscowość pod Słupskiem, niedaleko. I tam już mam taką pracownię, że mogę i robić renowacje, i mogę robić nowe instrumenty. Dzień dobry, ja się nazywam Jakub Kubicki, jestem artystą lutnikiem. Na targowisko instrumentów trafiłem zupełnie przypadkiem, 4 lata temu. Poprzez Piotrka Piszczatowskiego, organizatora, który pewnego dnia napisał do mnie z pytaniem: hej, cześć, słyszałem, że budujesz instrumenty, wyświetlasz się, może byś chciał wziąć udział. Więc wziąłem. Jeszcze raz. Przede wszystkim zajmuję się budową i naprawą instrumentów z rodziny kremońskiej. Skrzypce, altówki, wiolonczele, kontrabasy. Buduję też instrumenty średniowieczne, ale tylko na zamówienie, ponieważ jest z nimi dokładnie tyle samo pracy. Czy nabijasz smyczki? Tak, jak najbardziej. To przede wszystkim dla szkół muzycznych. Przez ostatnie 2 lata miałem pracownię na warszawskiej Starówce przy ulicy Koźlej w Prześwicie. Teraz będę się przenosić na Pragę na 11 listopada. Zapraszam serdecznie.